A tu co będzie? Lód! No, wynocha mi stąd. Kurde, ale mam mało czasu. Dobra, nie będę marnował. Kurde. No, wskakuj tam. Niewiele czasu. Nie, co wy robicie? Co to jest? Ja pierdzielę. Dobra, nie będę się wracał. Pewnie tam było piórko albo kwiatuszek, ale nie będę się wracał. Nie chcę ryzykować. Idziemy dalej. O nie, zamek duchów, niedobrze. Saving zrobię. Dobra. Dobra, wiem, że i tak będzie niefajnie. No, co jest grane? O! Coś trudniejszego! Niedobrze! O, tam też coś było. Niestety, nie wezmę tego. Co jest grane? O, o! O, nawet uniknąłem. Jakoś fartem. O! Jakoś w miarę mi to idzie. No nie! Bez jaj! Da się go rozwalić? Chyba nie. O, ty skubańcu. Dobra, spierdzielamy od niego. O! Jakieś tajne przejście odkryłem przypadkiem. Jest fajnie. O! A ty cwaniaku. Czyżby to było tajne przejście? Nie, niestety. Co jest grane? O kurde. Trzeba uważać na to. Dziadostwo. To jeszcze leci za mną. Troszkę. Wynocha mi stąd. Jakieś ektoplazmy latają tu. Dobra, a co tam jest? A, tu jakiś domek. Znaczy drzwi pewnie. I co jest grane? Co wy chcecie zrobić? No to teraz pójdziemy dołem. Zobaczymy, co tam będzie. O! O! Może teraz? O to chodzi. O, super! Coś nowego. Może tu jest właśnie cel naszej podróży. Co to będzie? Co to będzie? O kurde, ale monet. Ale ja uciekam. To może teraz? Nie! Rany boskie, no. Już żem się wnerwił. Ja pierdzielę. No i pięknie. Zajebiście. O, checkpointcik. Tu piórko pewnie. Nie? Dlaczego? Dlaczego nie piórko? Dlaczego jesteście tacy chamscy? Może tutaj piórko? Nie, tutaj były monety. Niestety, trzeba się męczyć, bo głupi zamek. Nie! Jak mnie wnerwiają te zielone gówna, takie latające, to naprawdę. Żeby tylko utrudnić nam życie. No, idź ode mnie. Poszedł stąd. No nie, znowu. Myślałem, że wlecę. O! O, 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 o! Tu coś będzie. Teraz może. Ale co mi to dało? Nie wiem, czy ja tu mam wszystko to obalić. Nie! Odwróć się w stronę.
kurde! No nie. Ty cwaniaku głupi. Duchu pieprzony. Tak to jest. Jeśli jesteśmy w nawiedzonym domu, który nas bardzo wnerwia. Te pieprzone ektoplazmy mnie też dobijają. O, udało się. Piękny unik. O. Jakoś się udało wymigać mi. Nie dość, że z jednej strony, to jeszcze z drugim zachciało im się latać. O, o! Co to jest grane? Ach. A no właśnie. Teraz już rozumiem. Musimy zebrać te monety i użyć tego przycisku, a nie z przyciskiem wlatywać tam do środka. Tu jest chyba przepaść, dobrze mówiłem. Nie, ty głupi duchu. Jeszcze raz, kolejna próba. Tak to jest, metoda prób i błędów. No, chodź tu, ektoplazmu. O, w miarę się udało. W ostatniej chwili. Nie! Ty pieprzona ektoplazmo. Dobra. Teraz tak. To sobie zbieramy. Teraz zobaczymy, co tu będzie. A no właśnie. Finał. Nie udało mi się. Niestety. Przynajmniej doszedłem do celu. Lecimy dalej. Kurde. A nie, jak proszą o save'a, no to proszę. Nie ma sprawy. O, tu coś jest. Gorszego. Ten to chyba wyskoczy. A, wiedziałem. No. O! Teraz to by mi się przydało, ale najpierw to ja muszę poczekać, aż zleci sobie ten. Nic mi nie zrobisz, ty pieprzony, o kurde. Muszę jakoś dojść do tego, żeby zdobyć tego kwiatka. Nie kwiatka, tylko coś tam, no. W każdym bądź razie użyję... O, to było ryzykowne, ale... Opłacił się. Ryzykowny ruch. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. A tu co będzie? O, rozpęd był. Tu nic nie ma. A tu co będzie? Co tu będzie? O, już jest. Cwaniaczek. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nieładnie. O, już myślałem, że tam jest przepaść. I co teraz? Wiedziałem. Podejrzewałem taki ruch. O, super piórko. Teraz będziemy fruwać. Ja osobiście zawsze zaczynałem misję z piórkiem. Przyznaję się. Oszukiwałem. I co tutaj? Tutaj trzeba na górę. Ciekawe, czy bym śmignął tak. Tylko nie chcę ryzykować, że wiecie, w powietrzu dolecę do niego. A nie, załatwiłem go. Spoko. Tu nic. Tu też nic. Pewnie tutaj będzie. Ten po lewej. Nic? Dziwne. Tutaj też nic. Tutaj też nic. Aha, muszę dotknąć. No to dobra. To. Jakieś migawki małe. Tu coś jest? Jest, pięknie. O, tu was jest sporo.
Kurde, nie będę ryzykować. Szkoda mi tej pelerynki. O ty, cwaniaczku. A, udało mi się. Pięknie. I jeszcze jednego pięknie. O, jeszcze jedna. Nie. A dobra. To był dobry ruch. Bo chyba bym wtedy stracił? Nie, chyba nie. No właśnie, to głupi lód. Pięknie. Idziemy dalej.